Budka suflera w żałobie. Odeszła jedna z kluczowych postaci. Budka suflera w żałobie. Muzycy tuż przed świętowaniem wielkiego jubileuszu potwierdzili najsmutniejsze wieści. Nie żyje jedna z kluczowych postaci. Budka suflera w showbiznesie. Budka suflera to zespół, który zadebiutował w branży w 1974 roku. Został założony przez ówczesnego lidera, czyli Krzysztofa Cugowskiego i Romualda Lipkę. Przez dekady obecności na scenie wylansowali niezapomniane przeboje. Wśród nich są Jolka, Jolka pamiętasz, Takie tango, Bal wszystkich świętych, Czyża ostatni grosz. Ich sukcesy długo by wymieniać. Niestety w ostatnim czasie do fanów docierają raczej smutne wieści. Najpierw po wielu latach z formacją rozstał się Krzysztof Cugowski, a na miejscu lidera zastąpił go Jacek Kawalec. Nie wszystkim się to jednak spodobało. Kolejnym ciosem dla zespołu była śmierć Romualda Lipko. Muzyk zmarł w 2020 roku. Teraz przyszły kolejne smutne wieści. Jerzy Bogdanowicz nie żyje. Media właśnie obiegła informacja o śmierci Jerzego Bogdanowicza. Był on aktorem i artystą, ale przede wszystkim menadżerem gwiazd. Swój sukces zawdzięcza mu właśnie Budka Suflera, ale także Ewa Demarczyk czy Czesława Niemena. Mężczyzna był bardzo znaną postacią w showbiznesie, a gwiazdy ceniły sobie jego pomoc i chętnie z nim współpracowały. Budka Suflera właśnie zamieściła informację o jego śmierci. Budka Suflera żegna Jerzego Bogdanowicza. Jerzy Bogdanowicz przegrał walkę z chorobą, z którą zmagał się od wielu lat. Menadżer współpracujący z Budką Suflera miał 91 lat. Na Facebooku zespołu pojawiło się jego wspomnienie. Nauczył nas ciężkiej pracy. Nauczył nas szacunku do ludzi przed sceną i do tego, co robimy. Wyjaśnił, że artysta w życiu jest skazany nie tylko na brawa. Pokazał zasadzki i ciemne zakamarki tego zawodu. Tłumaczył jak dzieciom różnicę między muzyką a mamoną. Między sztuką a pozorami. Wystarczyło go tylko słuchać. Podkreślił również, że to właśnie on pomógł początkującemu zespołowi i mocno uwierzył w ich sukces w branży.